serdecznie i zapraszamy na wiadomości gimnazjalne jedynki. A dziś w programie. Drzwi otwarte w liceum ogólnokształcącym, Dzień Kobiet, konkurs Parki Krajobrazowe, rekolekcja, spotkanie z podróżnikiem, uroczysty apel, tragedia narodowa, montaż słowno-muzyczny, testy gimnazjalne. Zapraszamy na krótkie relacje. W liceum ogólnokształcącym w Śremie odbyły się drzwi otwarte. Zobaczmy materiały z tego dnia. Dnia 27 lutego uczniowie gimnazjów mieli okazję wziąć udział w drzwiach otwartych Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Wybickiego. Podczas przechadzki po szkole można było uczestniczyć w warsztatach przedmiotowych, na przykład przedstawiających jak stworzyć własną stronę internetową, obejrzeć pokazy w sali chemicznej oraz porozmawiać w różnych językach w klasach multimedialnych. Po warsztatach uczniowie wybrali się na przekąskę, by potem móc z zainteresowaniem obejrzeć przedstawienie zorganizowane przez licealistów z klasy artystycznej. Spektakl dostarczył wszystkim sporej dawki śmiechu, ponieważ stanowił parodię znanych seriali takich jak M jak Miłość, Świat według Kiepskich, Rancho, brazylijskie telenowele i wiele innych. Licealiści popisali się nie lada talentem aktorskim. Drzwi otwarte cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszego gimnazjum. 8 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji odbyło się przedstawienie, które przygotowała męska część gimnazjum. Dnia 8 marca 2010 roku w stołówce szkolnej odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Kobiet. Podczas przedstawienia, które trwało godziną lekcyjną, mogliśmy oglądać nasze koleżanki i kolegów, którzy zaśpiewali kilka znanych piosenek i wyrecytowali wiersze. Przedstawienie zostało ponownie wystawione w klubie Relax. Była to doskonała okazja do złożenia życzeń wszystkim kobietom. Mężczyźni, prawdziwi tacy, o wysokoły bażanty, gdzie ci mężczyźni, na miarę czasu. 12 stycznia 2010 roku w Gimnazjum imienia Polskich Olimpijczyków w Racocie odbyła się kolejna edycja konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Po przejściu dwóch etapów, szkolnego i gminnego, do eliminacji międzygminnych zakwalifikowało się 12 uczniów z trzech gmin – Śremu, Czempinia i Kościana. Wszyscy uczestnicy konkursu reprezentowali Park Krajobrazowy imienia Dezyderego Chłopowskiego. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą o parkach krajobrazowych Wielkopolski i znajomością zagadnień ekologicznych i przyrodniczych. Zwyciężyła drużyna naszego gimnazjum, która wzięła udział w finale wojewódzkim, który odbył się 3 marca 2010 roku w budynku Wojewódzkiego Urzędu. W tej fazie brało udział 12 drużyn reprezentujących parki krajobrazowe województwa wielkopolskiego. W skład zespołu wchodziły uczennice Sara Górna, klasa 3J, Patrycja Wyciszkiewicz, klasa 3A, Ewelina Bilska, klasa 3A, pod opieką pani Aleksandry Toboła, Joanna Genderka, klasa 3D, opiekun pani Alina Niemier. Nasze koleżanki wywalczyły drugie miejsce. W nagrodę wyjechały do lądu. Gratulujemy sukcesu. W dniach od 24 do 26 marca nasza szkoła uczestniczyła w naukach rekolekcyjnych pod hasłem Bądźmy świadkami miłości. Tegoroczne nauki w kościele wygłosił ksiądz Mirosław Skórnicki. W środę mówił nam o miłości bliźniego. Kolejnego dnia opowiedział, jak wielka była miłość Szymona do Jezusa. W holu szkoły mogliśmy oglądać wystawę o księdzu Jerzym Popiełuszko, którego beatyfikacja nastąpi 6 czerwca. Przy stoisku zorganizowanym przez kółko dziennikarskie można było wypełnić ankietę wielkopostną, udzielić wywiadu oraz wziąć udział w słodkim konkursie. Ponadto mogliśmy uczestniczyć w przedstawieniu, które odbyło się w stołówce szkolnej. Uczniowie gimnazjum wcielili się w różne postaci, które dzieliły się swoimi refleksjami na temat Eucharystii i Wielkanocy. Spektakl został przygotowany pod opieką pani Barbary Hejny, a oprawą muzyczną zajął się pan Leszek Wawrzynowicz ze szkolnym chórkiem. Wykonane przez zespół pieśni wielkopostne wprawiły wszystkich w stan zadumy i refleksji. Na przedstawieniu mieliśmy zaszczyt gościć księdza kanonika Ryszarda Adamczaka oraz dyrektora Jerzego Kostrzewskiego. To przedstawienie na pewno wielu z nas skłoniło do zastanowienia się nad swoim życiem i postępowaniem. Młodzież gimnazjum w ramach rekolekcji uczestniczyła również w spotkaniu z ciekawymi ludźmi. Odbyło się spotkanie z panem Romanem Bartkowiakiem. Znany śremski pływak opowiadał o swojej karierze oraz o przygodach podczas maratonu, w którym startował.
Mogliśmy również obejrzeć film przedstawiający relacje z tych zawodów. Z prelekcji dowiedzieliśmy się także, jak wpływa sport na zdrowie i kondycję człowieka. Po wystąpieniu nastąpiła chwila na zadanie nurtujących nas pytań. Spotkanie z pewnością było dla wszystkich ciekawym doświadczeniem. W sali gimnastycznej gimnazjum miało miejsce spotkanie z ratownikiem medycznym panem Brzozowskim. Uczniowie mieli okazję nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Z chęcią brali udział w spotkaniu, a niektórzy z nich poproszeni byli o pomoc w prezentacji sposobów udzielania pierwszej pomocy. Dzięki tym wiadomościom wiemy, jak udzielać pomocy w nagłych przypadkach, a może nawet uratować komuś życie. Podobną prezentację przeprowadziła również pani Danuta Domalewska. Uczniowie podziękowali prelegentom gromkimi brawami. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w koncercie absolwentki naszego gimnazjum Julii Bartkowiak oraz spotkać się z siostrą Elżbietą, która przybliżyła nam życiorys świętego Alberta i działalność sióstr albertynek w różnych zakątkach Polski i świata. Na kolejnym spotkaniu gościliśmy panią Wojciechowską, opiekunkę z Domu Opieki Społecznej w Śremie, która opowiadała o swojej pracy oraz uświadomiła nam, jak ważna jest pomoc starszym i niepełnosprawnym osobom. Szkolny Zespół Dziennikarzy przeprowadził wywiady na temat Świąt Wielkiej Nocy. Cześć, czy udzielisz nam wielka nocnego wywiadu? Tak. Jak to będzie Wielki Post? Robisz może jakieś postanowienia? No tak, w Wielkim Poście postanowiłem sobie, że nie będę jej słodyczy. Będziesz malował tutaj? No raczej nie. Robi to moja kuzynka. A jak wyglądają przygotowania do Świąt Wielkanocy w waszym domu? No, cały dzień sprzątamy. Chodzimy na wielkie zakupy. No i ogólnie przeżywamy to tak duchownie. Która z tradycji wielkanocnych podoba Ci się najbardziej? Lany poniedziałek. Bardzo Ci dziękujemy za wywiad. Jak obchodzicie Wielki Post? Robicie może jakieś postanowienia? Tak, staram się. Nie zanotuję. No, na przykład nie jest słodycze. A będziecie malowały pisanki? Tak, tak. Ja co roku. A jak wyglądają przygotowania w Waszych domach? No co jest ta zbiórka? Szkoła się włączyła w ogóle polską akcję pomocy dla osób, dla ofiar. Polowanie jajek. Gotowe? Gotowe.